Cześć, witam Was. Na samym początku pozdrawiam Was wszystkich. Tu bez przerwy dopytuje się Rysiu, Bieszczady, traktor, stary traktor. Pozdrawiam Was. Łukasz, Ochaby, super. Teraz jestem dumny z Lubecka. Ksiądz dał Wam tą stodołę, już żeście ją wyczyścili i przygotowana jest do betonowania. Super, super chłopaki, będziecie mieć gdzie garażować cały ten sprzęt. No, naprawdę, no. Ale że u Was taka organizacja elegancka jest, no. Że chłopaki się zleciały i przecież tam było kupę roboty. No, to fajnie, no. Rępałów pozdrawiam. Nie mam do Was już telefonu, bo chciał zadzwonić, co z Wami się dzieje. No to aha, i tam pytania jeszcze macie, czy w Dachnowie byłem. Chyba, że byłem w Dachnowie, bo jeździłem jak już w okolice Lublina, no to wiadomo, do Dachnowa się jechało, do Kunowa, co tam, Kraśnik, już sam Lublin przecież, nie? Zakłady imienia Bieruta. No to byłoby te, aha, Konkolewo tutaj w Leszczyńskim. Na pewno, Pom Sarnowa, Śrem, tu jak się jeździło, nie? Czy do Wschowy, Wolsztyna, to tam się zajeżdżało. No. I dopytujecie się mnie teraz takie różne, jak to u nas nazywają, zbytki, czy się nie robiło tak za chłopaków, za kawalerki. Oczywiście. Ja nawet między innymi raz uczestniczyłem w takim czymś. No, chociaż ojciec jakby się dowiedział, to nie wiem, czy by mnie chirurg nie składał. No, a szczególnie tam taka dziewczyna była, fajna, a ojca miała takiego niedostępnego, no to co zrobić mu na złość? Miał taką potężną stodołę i całe szczęście, że stodoła była kryta papą i taki płaski mniej więcej dach. Rozłożyliśmy na drobne części wóz konny, taki jeszcze żelazny. No i tam dwóch chłopaków weszło na linię i wciągali te części i tam był złożony ten wóz. Idealnie był złożony tak jak na dole. No, oczywiście. Co jeszcze? Na Andrzejki furtki się zamieniało albo bramy gdzieś, że na drugi dzień ludzie latali za furtkami. Nie, to nie moja furtka, nie moja brama, to tamto. Te okienka dobrze, to małe były jeszcze, tam były jakieś pelargonie, nie pelargonie, rosły w tych oknach, to jeszcze wzięli łebki, jak oczywiście tam, gdzie dziewczyny były takie fajne. No to zamalowywali okna nawet, na czarno. Tu nieraz rano, 8:00, 9:00, a w domu jest noc. No. Takie się właśnie coś robiło, no. A na temat jeszcze tego wozu, to Boże, jakie było na drugi dzień poruszenie. Ja mówię, koniec, jak się teraz wyda, bo przecież nas było chyba, ja wiem, 8-10 chłopaków, to zawsze któryś tam by wypaplał, ale to się utrzymało w tajemnicy. No, mojego ojca już nie ma, bo odszedł, i do tej pory nie wiedział cały czas o tym. Bo bym mi dał, nawet teraz dorosły, jaki już jestem, to jeszcze, to wie, czy bym po śnupie nie dostał od niego za takie coś, no. No ale to raz uczestniczyłem w tym. Mało tego, jeszcze nawet byli tacy szpece, wchodzili na dach, bo te chałupki niektóre były nieduże, ale ci, co hodowali gołębie, to mieli spryt tam po tych dachach chodzić. Szmatą zatykali kominy. Rano wiadomo. Trzeba rozpalić w piecu, a jakieś śniadanie, a mleko trzeba podgrzać czy coś. A tu dymi się z pieca, co się stało? Przecież wczoraj się tak paliło fajnie, a tu nie ma ten. No, a cóż tam było? Ta matka zawsze się pyta córki, no nie wiem, co tam może, to tam jakiś ptak może wpadł, ale raczej nie, sadza. No to kominiarza brali w ten czas, chociaż kominiarze chodzili w ten czas obowiązkowo, czy ktoś czyścił, czy nie czyścił komin, to i tak trzeba było opłatę złożyć, bo to takie były przepisy, nie? Że Florian chodził. No i kominiarz okazuje się, że szmata była w kominie, że ktoś zatkał. No i to tak się rozniosło już po okolicy, że jednak jak się już nie paliło, no to któryś łepek już na pewno jakiś żart sobie robił. No i naprawdę trzeba było w tamtych czasach na takie coś uważać. No, tu nie było żartów. Rodzice prowadzili taki tryb stalinowski. Dyscyplina, niesamowicie dyscyplina. Ojciec jakby mi się dowiedział w ten czas, że ja tam uczestniczyłem, no naprawdę byłoby bardzo ciężko ze mną.
chociaż ja i tak nie mogłem spokojnie sobie posiedzieć, bo bez przerwy. To robotę zrobiłeś? No to zielonego natnij, to zatnij, tamto natnij, to przynieś, wynieś, to gnójca wyrzucić, a to, a tamto. I bez przerwy była robota. No. A jeszcze takie zbytki, że tam jakby się dowiedział, że ja tam gdzieś uczestniczyłem z łebkami na jakiś ten. To my psa nieraz tak spuszczali. Czasami tam jakieś coś, jakieś uchopapa się dało, taki się pies dał się jeszcze uspokoić, nie? Gdzie indziej my go przywiązali do innego faceta. No, co jest, że to nie nasz pies szczeka tutaj. No, takie nawet były smyki. No, ja tam do psów się nie brałem, bo nie chciałem, bo jeszcze pogryzie i ten. No, to było to na temat, bo takie ciekawi byliście, co tam jeszcze, no. Jeszcze takie różne rzeczy, takie się wszystko, no wiadomo, komu się na złość to robiło. To było tylko myśmy mieli taki ubaw, że na drugi dzień było wielkie poruszenie, a my cicho siedzimy, nic nie wiemy, że to niby nic się nie stało. No, no ale do dziś dnia jeszcze ta stodoła stoi i ten, ale cisza jest.